Zapraszam na G2A po fajne promocje. Link w opisie filmu. I dzień dobry w kolejnym dniu. Halo, Alek, wstawaj. Alex, nie Alek. Alex, wstawaj. W sumie my do pracy dzisiaj? No tak, znowu. Nie, u mnie dzisiaj było cały dzień albo minus 1, albo 0. Teraz obecnie jest minus 2 na dworze, natomiast bez śniegu. Także bez śniegu, czego ja się cieszę bardzo na razie. Uważaj, tramwaje w Krakowie. Nic mi nie mów. W sensie, ja myślę, że po Krakowie raczej nie będę kierował. Zobaczymy. Ojej, by było najgorzej. U ciebie pada gwiazdeczka, śnieg? Mhm, to już tak fajnie widzę. Czy on może się już... Dziękuję. Przebierz się. Dobra. Towarzystwu. Ogarniemy cię najpierw tak. Toaletowo. Weź sobie prysznic. Wy też macie zdalne? Absolutnie. Nie, chłopcik, jedziemy... Volkswagen Golf 8 od mojej znajomej. Też nowy. Znaczy ona już nim 2 lata śmiga, ale też ma nówkę. Miała sobie dwie pary spodni, dwie pary skarpetek, bluzkę z długim rękawkiem i dwie bluzy, kurtka... Jezu, bo... Znaczy ja też jestem zmarzluchem, to prawda, ale chyba nie aż takim. No, ogarniaj się, piękny, bo trzeba do pracy, a potem chciałbym do Krainy Magii może w końcu polecieć znowu. Może byś też kogoś poznał łaskawie, co? Aha, ale to jeść już nie? Resztki, proszę. Ze Szkocji? Ojej, tam jest pięknie. Chciałbym kiedyś do Szkocji. To Golf 8 fujka. Ładny jest. Nie jest taki zły. Zimno bardzo, aż mi ciarki przychodzą. No... Ale... Czym on jest spięty? Nie, ja mam dość po prostu. Czy ty możesz się... Weź co? Proszę bardzo. Chowańce, przyzwij. A czemu nie możesz w domu tego zrobić, tylko musisz na dwór koniecznie iść? Dobra, i jakbyś mógł... Podejść tutaj. Chodź. Chodź! Nie się tam panoszysz. Magia, ćwicz magię. Nieokiełznaną. Słucham, dlaczego na dworze? Jak to? Jak to my już znamy wszystkie? Ej, czekajcie, bo... Boże, dzwoni do mnie telefon, poczekajcie chwilę. Już jestem. Na mało miejsca, no pewnie tak, ale... Ej, to my już mamy wszystko z tej... No musimy rangę podbić, musimy wejść na kolejny poziom, na adepta. Oh my god, dziękuję Adam za followka. No to nie ćwicz tego, bez sensu, zostaw to. Chociaż... Ale nie, poczekajcie, czy ćwiczenie magii sprawi, że... Że będzie mu ten poziom tutaj rósł? Z kotłem, ale... A gdzie ten kocioł? Czekajcie, może mu kocioł podnosi rangę. O, to dobrze. Ja bym chciał kocioł. To jest, tak, to jest kocioł magiczny. Chodź tu. No, pod drzewem. Najwyżej się zapali. Trudno. Gotuj makaron. Nie, gotuj makaron serem. Zaraz mnie potarga. Cieszę się, że mieszkam bez gotek. Miłego i przyjaciółskiego. Jezus! Co on znowu przyprowadził? No, no chcę, to jesteś ty. Czy to był moment? Gdzie jest to? Zobacz, jak mam zobaczyć, co to jest? Gdzie on jest? A on tu sterczy! Jezu.
Nie, oni są niemożliwi. Przyłażą w kółko. Dzionek, cieszę się, że już jest weekend. Naprawdę. Zostaw ten kocioł już. Idź ich przywitaj. Bo do pracy zaraz śmigasz. A ty wejdziesz? Aha! Aha! Foteczkę! Bo jak gwia... Nie! Dramat! Cześć Gabi, hejko. Jak mi minął dzień? Świetnie mi minął dzień. Do pracy idzie. Właśnie... Aha, i znowu spadły FPS-y. Masakra. Nie, co tam znowu gra? Cześć bajko, misiu, hejko, dobry wieczorek. Dobra, leć do tej pracy. Jeszcze ta dzwoni, Minerva. Ja coś czuję do... Ale co mnie to interesuje? Samodzielnie podejmie decyzję, czy ja jestem wróżką mestozjezdną, czy jakąkolwiek, whatever. Że chłopcik, że ten? No być może. I to sąsiad. Jak tam? Cieszę się, że weekend, bajko. Cieszę się, że weekend, naprawdę. Ej, ale Darlin to jest chyba jednak ona. Nastolatka to jest ona! Ja mówię on. Boże, przepraszam, Darlin. I'm sorry! To, że grają, jest to, że w głosowaniu z Eko Życia przyszło, że są artystyczni. A, okej, okay, dobra. To jest, to w takim razie wybaczam, niech sobie grają. O, i Alex już szczęśliwy, widzicie, tylko że my nie... Z tym awansem to mamy problem, bo to tutaj ta ocena to jest taka bardzo mierna. Ja też bajka, powiem ci, że boli mnie od wczoraj gardło. Także wczoraj i dzisiaj mi boli gardło, mam nadzieję, że przejdzie, bo już się ładuje lekami. A ten śnieg tak pada, słuchajcie, nawet co, nic tu nie może się, przepraszam, nagromadzić? Czy dzisiaj będzie Splatoon? Nie wiem, zobaczymy, Gabi. Bo chcę pograć w Uno i w DBD jeszcze, także zobaczymy. Czy Splatoon, może jakieś after party, ale nie obiecuję, bo musiałbym znowu wszystko podłączać. Bo oczywiście wszystko mam odłączone. A znowu dzwoni, nie, ja mam dość. Baba, co w kółku wykręca nasz numer. Jezus, jeden festiwal taki agresywny jakiś. I co wy robicie na górze? W ogóle, co w moim domu robi nastolatka? Cześć, wilczurku. Co za takie... dziwne odgłosy. Coś się tukło, ale... Boże, ta biegnie, biedna się nawet nie ubrała. Na rudego niedźwiedzia. Ten śnieg to nasłał mi się klasyk z TikToka. Aha! Wiesz co, powiem ci, że ja nie mam śniegu. Ja tylko zobaczyłem rano na termometrze o godzinie tam, jak wstałem rano, bo ciłem do pracy na 9.35. Także jak zobaczyłem tam o godzinie 8 minus 2, ja mówię, aha, okej. Okay. I potem zobaczyłem, że jutro ma być minus 7. Ja mówię, aha, okej. Okay. Nie, wilczurku. Ej, patrzcie, ten śnieg pada i pada i pada. A ta znowu idzie do nas. Nie, żartowałem, poszła gdzieś indziej. Pada i się nic nie osadza. Płyny spryskiwaczy letni, wycieraczki się dzisiaj O Boże, nie, ja, ale ja też mam letni zalany płyn jeszcze, bajka. Ja muszę zimowy wlać. U mnie teraz jest minus 2. Muszę zimowy wlać płyn i na szczęście, wiesz, ja mam garaż, więc ja nie muszę tego auta odmrażać, bo bym chyba dostał szału. O, dzień dobry, kto dzwoni? A przecież jaki szef dzwoni? Jak dopiero wróciłeś z pracy, to jaki szef dzwoni? Znękanie po godzinach. Nie, nie, mi wycieraczki dobrze działają. Zadzwonił mój szef, by powiedzieć, że moje osiągnięcia w pracy nie są zadowalające. Jeśli nie będę uważać, grozi mi degradacja. Kazano mi skupić się na celach zawodowych, dbać o dobry nastrój w pracy i codziennie przychodzić na czas. Aha, dobra, to wiecie co? Zagrajmy na instrumencie. Ja bym tutaj może postawił jakąś gitarkę na górze. Już dobra, zróbmy to. Już niech mają, bo faktycznie jeszcze go wywalą z tej pracy i tyle będzie.
po co nam to? Lepiej nie. Dobra, masz. Chodź, ćwicz. Ja będę w Krakowie w niedzielę. I nie wiem, ile będzie. Zaraz wam powiem. Niedziela ma być minus 7. Fajnie, no. Fajnie. Super, tak? Nie za ciepło, bym powiedział. Czy to poprawi nam nastrój? Bo mamy tragiczną ocenę faktycznie. Czemu tak nam ona spadła bardzo mocno? Ten się buja z tyłu za nami. Szkoda, że nie możemy żadnej interakcji z nim mieć. Takiej, wiecie, bardziej jakiejś kluczowej. No grzmi. No i co, ukończymy to i co? I nagle nam się podniesie ocena pracy? No, właśnie nie widzę. A w ogóle gra na pianinie jeszcze. Ja bym chciał cię prosić, Alex. Wiesz, tak jakby, no... Także proszę bardzo, jakieś pianiny. No fortepianu mu nie kupimy raczej. Czemu znowu ścina? Gdzie to jest ten taki keyboard dziki? Tu jest duże pianino, to nie. Tu jest ten keyboard. Czy ja go tu wstawię i on będzie tu stał? No nie bardzo. Wiadomo. Dawaj tą gitarę tu. A widzisz, u nas pokazane jest minus 7. No ale w sensie, możesz tu podejść, czy nie możesz tu podejść? O co ci chodzi? Chodź tu. Zrób miejsce na pianino. Ruszyło? Nie, u mnie nic, na szczęście. Bo ja jeszcze jestem na letnich oponach, więc będę miał problem. I też chyba dlatego nie jadę Toyotą do Krakowa, dlatego że mam letnie opony. Nie zdążyłem ich wymienić po prostu. A koleżanka w golfie u siebie już zmieniła, więc jakby wiadomo, ćwicz. Jezu, czemu jest bardzo... Kto znowu umarł? Kto? Co jest? To są te... Ja, czy jestem nienormalny? Gdzie są znajomości? Tu. Minerva! Aha. Przy tym wie, że muszę jakby opony kupić, nie? Więc no. A czemu jakieś psy szczekają? Przepraszam, gdzie ja mieszkam? Aha, burza śnieżna, tak? Czemu tego tu nie widać, że to jest burza śnieżna? Czemu nie pokazuje mi, że to jest burza śnieżna? No nie musi pokazać, bo już widzę. Ale czemu na pasku nic nie mogę tutaj zobaczyć? Jakby o co chodzi? To nie powinno się pokazać, że na przykład, nie wiem, wieje, burza, coś. Tak nigdy nie było, czy ja może mylę? Smacznego, Big Buba. Chociaż ten punkt już wypełni sobie. Czy my idziemy potem do pracy? Nie, wolne na szczęście, okej. Okay. Ale patrzcie, burza sypie śnieżna, a nawet śniegu na ziemi nie ma. Dobra, idź do łazienki. Wiem, będziesz dryboćkał teraz. Skorzystaj. Potem sobie zjedz resztki jeszcze szybko. Potem myślę, że możesz wrócić jeszcze trochę pograć. No to najeżdżam na ikonkę pogody, no i co? No i to nie pokazuje się, dlaczego? Kiedyś mi się wydawało, że pokazywało. Na pewno w The Sims 3 pokazywało. Tutaj znowu, to dziwne. Elfik, ja wiem, dlatego byłem we wtorek i jestem zapisany na przyszły tydzień, bo są takie kolejki, że trzeba się zapisywać, bo jakby nie ma miejsca. A, bo jest trzecia nad ranem, a my jakby... To fajnie. To wiesz co, to już nie graj, to już sobie odpuść, idź spanko.
Ejka fioletowa pani. Jeffrey i Alex bardzo się teraz przyjaźnią. Pewnie, przyjaźni się z duchem. Uwielbiam. A i patrzcie, burza się skończyła, śnieżna. Jakby... Zero śniegu nigdzie nie ma. Nic. Nic. Nie chcę żadnego ju... A ta zasiadła w domu i dzwoni. No nie, no baba jest nienormalna. Aha, nie pasujcie do siebie. No dziwne, żebyś pasowała, jak jesteś... W innym świecie. No już, już, nie narzekaj. Troje zmień codzienny. Proszę, dzień dobry. Czy możesz to... Możesz to skontynuować, świetnie. Bo trzeba by było to sprzedać, wiesz? Ej, a czemu mam tak hajs poszedł? Mieliśmy na 4 koła, czy mi się wyda? A, bo kupiłem instrumenty, dobra, już jakby wiem. Przyjazny, że Kacperek, wersja Simowa. A ten znowu co? Czy twoim zdaniem Cameron Fletcher to osoba warta bliższego poznania? Sprzedaj. Myślę, że możesz zrobić kolejny klasyczny, proszę. Musimy się rozwijać. Zobaczmy, czy to jest aktywne. No powinno być, bo nic nie zmieniałem w ustawieniach. No i co chyba jest, nie wiem. Co tam, masterku? Kiedy CS? Bo Ford? No, pogalibyśmy, nie? Trzeba pogać, master. A kto to jest? To będzie coś dużego, tylko no, potrzebuję trochę simoleonów. A weź wyjazd. Co ja jestem? Fundacja? My sami ledwo wiążemy koniec z końcem. W ogóle czekajcie, trzeba niedługo będzie rachunki zapłacić pewnie. No to samo, żeś namalował. Sprzedawaj to. Dobra, i myślę, że możesz zadzwonić do tego swojego super przyjaciela. Zaproś, niech tu przyjedzie. No, on zawsze chętny, jak widać. Weź co, weź... A czekaj, czy on tu przy... O, jest, chodź. Ugotujemy razem. Aha, wlazł sam. Okej. Okay. Gotuj z Marcel. Chodź. O mój bo, o mój Boże, ile tu mamy rzeczy do zrobienia. Co? Dobra, zrób tor hamburgerowy. Proszę zrobić razem. Chcę to w koszty zobaczyć, bo kiedyś to nie działało w Simsach. Może teraz będzie działało. Na no, Simsiolki. O, dziękuję Marhawa za fo... No, fo, za fo, za dupę. za subskrypcję. dziękuję ślicznie. No i co? I znowu się zbadżyli. Cześć Natka, dobry wieczór. Dziękuję Markawa za subskrypcję bardzo serdecznie. No nie, i sami robimy znowu, widzicie? Bo tu chyba nie ma blatu czy czegoś, nie wiem. W każdym razie... To jest z tego horroru, Master, z Madisona. Nowa piosenka na suba, ona jest creepy. No, mało blatu, tak myślałem. Bo już mi się znudziły klamoty. Jakieś takie już były, już za długo te klamoty. Już za długo, klamoty nie. Klamoty, ne. Aha, czyli jakby Marcel pomaga gotować, rozmawiając, rozumiem. Okej, okay, taki deal może być. Cześć Krzysztof, dobry wieczór. Ale pan się przesunie, bo pan tutaj jakby zawadza.
Cześć, introwertyczka, dobry wieczór. O, mamy drugi poziom gotowania, no jak miło, jak sympatycznie. Jest jaki tort, o mój Bożu. Dobrze, zaprośmy go do stołu. Weź kawałek razem, no jak słodko. No ale chociaż trochę czasu spędzą, towarzystwo nam się podreperuje. Podaj przepis, a to ja go nie znam. A ty, pan może siądzie, czy pan będzie stał jak... Widły w gnoju. Nie, pan będzie stał. Rozumiem. Rozumiem. Oj, no, taki tort kebabowy bym zjadł. W sumie, słuchajcie, dawno kebaba nie jadłem. Oj, bardzo dawno. A ty już już zeżor. Może już przestań być smutny. Bardzo proszę, przestań być smutny. Już wystarczy tych twoich dziwnych emocji. Ja dobrze widzę, że tam jest jakiś buldo francuski, lata nad głowami. Tak, to jest nasz... chowaniec, bo tak się wydarzyło bardzo przypadkiem, że Alex jest magiczny. Także niestety. A ten znowu wyje! No przecież drama! Przestań już wyć. Popatrz, że jesteś szczęśliwy, inspirujący, cudowny. A możemy zrobić jemu obraz, w sensie z niego? Z niego. O! Co my... A mogę się przesunąć? Nie mogę się przesunąć, naprawdę. Rób. No to taki prawie buldożek, no niech będzie. Niech będzie. Polecam kurację gwiazd na te gwiazdorskie wybryki. Gwiazdeczka, to jest plan. Czekaj. Zapomniałem o tym. To pewnie będzie gdzieś tutaj w usługach jakieś zakupy. Nie. O, tu. No kurde, wiesz co, introwertyczka, ja nie wiem, który mamy poziom malowania. Który mamy? Prawie siódmy. On więcej coś gada niż maluje. Latający króliczek, może być. Biegając na słowa, tam gdzie masz te punkty dodania, tam masz ten przycisk na... Ale ja już ją zamówiłem, w sensie jeszcze nie, przez telefon zaraz zamówię. A ten już polas, a znowu ktoś inny pod drzwiami sterczy. Kim jesteś? Fajnie. A ty gdzie? A. Aha, on się poddaje kuracji gwiazd, ale on musi siku. Aha, po raz gdzieś. No, znowu śnieg pada. Ja myślałem, że tu jakiś taki eliksirik przyjdzie. A co tu tak czarno przed domem? Tu się paliło? Co tu tak? Mam mi podłoga. Mamy syf. Te czekam od Wala, no. A już niedługo, już kilka dni. Cześć, do 8. Czego ty się boisz przed piorunami? Jest. Dobra, czy czysta karta? Czy ja... Nie. Aha, bo my to... Boże, to nie to, co ja chciałem... Nie, mam dość. To nie o to mi chodziło. Nie, no...
Polecam, gdzie jest ta kuracja gwiazd? Klikając na słowy, tam gdzie masz te punkty do wydania, tam masz ten przycisk na kurację. Gdzie? Bo ja chyba nie wiem gdzie. Co to do mnie Orange pisze? Smartfony, zabony na prezenty dla ciebie lub bliskich. Lesywy to musi być wina tego pakietu. No właśnie. Może. Ja nie wiem gdzie to jest ta kuracja. No, ja właśnie to wziąłem z telefonu, tylko w telefonie mi wizerowało to. To są Simsy, czego my oczekujemy, to prawda. Oliwka, dziękuję za subskrypcję, hej, hej! Wolny umysł. No już nie jesteś taki wolny. Dobra, bierz prysznic. I do spania. Dziękuję Oliwcie za subskrypcję. Pusi. Dobra. I on poszedł spać. Niech sobie idzie spać. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze.